Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Destiny 2. Okej, wydaje mi się, że trzeba iść do tego czerwonego punktu. Tutaj jeszcze możemy z kimś porozmawiać? Chyba tak. Sprawdzanie. W tej chwili nie ma wiadomości. Otwórz menu postaci. Wybraniec wędrowca. Uszkodzenie boczna. Wymagany poziom pierwszy. Okej. Rozpacz. MG2. Uparta dębina. Obudowa z ostatniego miasta. Uszkodzona. Niekorzystnie. Podejrzyj. Dla duchów, dla których ostatnie miasto stanowi dom. To jest nasza postać. Ekwipunek. Przedmioty użytkowe, modyfikacje, barwy, nie ma nic, pusto. Dobra, tu już nie trzeba. Wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd, idziemy tam. Ale ładnie to wygląda wszystko. Wielka maszyna rzuca blask z samego szczytu świata. Zwiastun nadziei. Światło w ciemności. Cieszę się, że cię widzę. Jestem Tyra. Tyra Karn. Przepraszam, czy my się znamy? Odkąd utraciłam więź ze światłem, czuję się nieco zdezorientowana. Tak, rozumiem, że szukasz odłamka wędrowca. Ja też o nim śniłam. Jego strzaskana, postrzępiona krawędź. Rana, która nigdy się nie zasklepi. Nie ufam jego wezwaniu. Podobnie jak my, odłamek utracił więź ze światłem. Odkąd wędrowiec odrzucił go podczas zapaści. Od stuleci wypaczał i niszczył wszystko wokół. Tam, gdzie leży, czai się śmierć. Jeśli na pewno chcesz iść, pamiętaj. My, strażnicy, nie jesteśmy już nieśmiertelni. Tyra Karn jest historyczką i kryptarchinią. Zajmuje się dekodowaniem engramów i odkrywaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tajemnic z przeszłości ludzkości. Czerwona wojna. Tyra uciekła z miasta i znalazła schronienie w tym obozie. Ona także utraciła swą więź ze światłem. Dowiedziała się o twojej wizji na temat odłamka i przestrzega cię przed niebezpieczeństwami czającymi się w mrocznym lesie oraz zagrożeniami płynącymi z twojego nowo nabytej śmiertelności. Weź ten dar od Tyry i porozmawiaj z nieufną przywódczynią tego obozu, Surają Hawthorne. Pelerna Marzyciela, proszę. 21 obrona. Bez światła, które mogłoby je podtrzymać. Moje ciało nie jest w stanie udać się na pielgrzymkę do odłamka. Ty jednak możesz. Tyra Karn. Dobra, zobaczmy szczegóły. Pelerna Marzyciela. Tylko tyle? To już było. Podajmy ją. Ekwipunek, niestety nie ma tu dostępnych przedmiotów. Zajrzyj tu w przyszłości, aby sprawdzić, czy pojawiło się nowe wyposażenie. Ekwipunek. Postać. Kamizelka. Pelerna. O, jest. Wymagany poziom pierwszy. Obrona. Pancerz klasowy. Dobra, to no to bierzemy pelerynę marzyciela. Wspaniale. Moc mi wzrosła. Dziękuję. Prawda czeka, by ją odkryć. Dobra, pelerynę już jest założona. Przecież w jeden. Tak, pelerna marzyciela jest założona. Także możemy iść dalej, czyli tutaj, w tym miejscu. Nie brakowało wam Herodota, dopóki... A co to jest za maszyna? Terminal. Otwórz sowek. W sowku pusto. Ej, coś tam było. Kolekcje? Kolekcje. Aha, to są emotki. To mi jest do życia niepotrzebne. Głębokie wdechy. To dobrzy ludzie i żaden z nich nie jest niedźwiedziem.
Dobra, jak tam wejść? Chyba tędy. Nie zwracaj uwagi na ptaka. Trochę... O, sporawo tu tej cywilizacji. Przynajmniej jak na moje standardy. Pół życia spędziłam poza miastem. Także... Podobno chcesz myszkować po tym poobijanym fragmencie wędrowca. Wy, strażnicy, macie ciekawe sposoby na spędzanie wolnego czasu. Cóż, Louis i ja wiemy, że należy ufać instynktowi. Nie będę cię powstrzymywać. I tak mam sporo na głowie. Weź sobie ten statek, którym przyleciałeś. Przynajmniej wrócisz szybciej. Widzisz tych wszystkich uchodźców? Jeszcze żadnego nie straciłam. Nie chcę, żebyś był pierwszym. Opiekunka klanów, Suraya, niegdyś błąkała się po ziemiach oddalonych od miasta, teraz zaś umacnia więzy między ludzkością a strażnikami. Suraya preferuje samotniczy tryb życia poza murami, mimo tego stanęła na czele tego obozowiska, aby pomóc uchodźcom z miasta w walce o przetrwanie w obcej i niebezpiecznej krainie. Oferuje ci statek, który ułatwi ci podróż do celu. Ukończ misję Iskra w MSI, aby podążyć za wizją odłamka wędrowca. Akceptuj. A nie mogę sobie tego kupić. Abym chciał wyrzutek, maskę uchodźcy, kamizela. No trudno. Przyjdziemy tu, jak będziemy mieli czym zapłacić. Nawigator. Nawigator dostępny. Hawthorne podarowała ci statek nadprzestrzenny. Wędrujące skrzydło. Dzięki niemu możesz podróżować w inne miejsce niż farma, nawet na inne światy. Użyj nawigatora, aby wybierać nowe misje, śledzić lokacje, przeglądać swoje kamienie milowe i wchodzić w interakcję ze znajomymi. Jestem tu. No ale już z tobą porozmawiałem. Spróbuj jeszcze raz. Chcesz dziś królika czy gołębia? Co sobie wymarzysz, Kasia? To czyli dobra, to mi jest niepotrzebne. Tutaj coś jeszcze jest? Wciśnij, przytrzymaj. No to dobrze, aha, przytrzymaj. Okej, ziemia, czerwona wojna, kampania Iskra, kwarantanna sektor 236, europejska martwa strefa. Hawthorne oferuje schronienie wszystkim, którzy opuścili miasto. Twoja wizja kieruje cię jednak dalej, do dawno zapomnianego miejsca. Nie mogę sobie tego oddalić? Nie mogę tego przesuwać? Nie mogę. Ciśnij przytrzymaj E, by przejrzeć kamienie milowe. Uruchom. Start za 3 sekundy. Na pewno chcecie to zrobić? Właśnie przez odłamek nazywają to miejsce martwą strefą. Musimy, Hawthorne. To znak. Tak, znak mówiący martwa strefa. A, ja już się bałem, że nie będę miał broni. Nie tam. Tam mi się przyda. Wspaniale. Wiesz, zwiedziłam EMS wzdłuż i wszerz. Ma swój urok. Nie ma nic bardziej malowniczego niż mroczny, nawiedzony las. Przecież nie, strażnicy nie mogą opuszczać miasta. Powiem ci coś o regułach miasta. Przestają obowiązywać poza miastem. W murze jest niewielka szczelina. Ciężko ją wypatrzeć, ale tam jest. Nikt nie zapuszcza się dalej. Nikt, kto chce wrócić. Gdzie jest ta szczelina? A tutaj jest. Czyli idziemy dobrze. Co to za... mgła? Okej, to chyba nic ważnego. Możemy podążać dalej. Dobrze, ja mam sobie iść prosto. W sumie do góry i tak nie wejdę.
Ups. Ups, ups, ale bym teraz wpadł. Trzeba się rozpędzić chyba. Łeee, taka odległość to dla mnie nie odległość. Za chwilę ktoś może tutaj gdzieś czekać na mnie. Daj mi znać, jak dotrzesz na drugą stronę. Hawthorne. Hawthorne, słyszysz nas? Nie ma sygnału. No to niekorzystnie. No, ktoś tu gdzieś będzie chyba. Słyszałeś coś? Ja nawet coś widziałem. Mogę tam zeskoczyć? Okej, okay, żyję. Atakują nas. O kurcze. Tego... Chodź tu, chodź tu. O, tu jest. O, muszę przyznać, że ten jeden to mnie zaskoczył. Gdzieś tu. Upadli. Łupieżcy z innego świata. Oddają cześć maszynom. Gdzieś tu ten wyskoczyła amunicja. Dobra, już mam. Plus 29. Plus 29, dobra, już myślałem, że mi się amunicja zgubiła. Bo jeden z przeciwników upuścił ją, a szkoda. Szkoda by było, jak gdybym jej nie podniósł. Dobra, idziemy dalej. O, widziałem cię. Kolego. A, uciekł. Pewnie będzie gdzieś tutaj czekał już na mnie. Jakiś kontener? Jesteś w środku? W środku pusto, ale to by było dobre schronienie, ty. Ale co dalej? Kontener na kółkach? To by był dobry pomysł. Sobie z górki tutaj zjechać. Aha. Coś się dzieje. Poczerniały las. Strefa restrykcji. Tutaj nic nie ma do zbierania. No nic. Idziemy dalej. Tu jest jakieś ustrojstwo. Mogę coś z tym zrobić? Zbierz łup. No i pięknie. Broń kinetyczna. Tam coś jest. Tutaj coś jest? Nie ma? Tutaj pusto. Dobra, no to idziemy do góry. U góry może coś się znajdzie. Oto łamek wędrowca. Jest. Tuż poza naszym polem widzenia. No proszę, mam nową broń. Podstawową. A to jest ten wyrzutek. Atak 22. No wspaniale. Jednym słowem wspaniale. To jest ta broń? Zmieniłem sobie ją? No, zmieniłem. Odrzut broń jest skierowany bardziej pionowo. Dobra. Tutaj nic nie zrobię, także mogę sobie zejść tu już na dół. Tak mi się wydaje. A nie pisali, na jaki czas mam dostępną wersję testową gry, żeby mi w połowie misji tego nie wyłączyli, bo mógłbym się zdenerwować. A tak bym nie chciał. Tu coś jest. Ale tego nie mogę zabrać. Dobra, biegniemy dalej. Cóż. A ty, skubańcu.
Wow, kolego. To było nieładne. Atakować z daleka? Miał pecha, że wystawił główkę. Gdzie on jest? Tutaj. A tutaj jest. Chodź. Skąd on miał takie fajne miecze? Ups. No. O ty skubańcu. O, ta broń jest fajna. Ta broń jest mocniejsza. Tu mnie zastanawia, co to jest. To mam rozwalić? Chyba nie. Dobra, szkoda amunicji. Jedziemy dalej. Może coś się znajdę jeszcze po drodze. Nikt nic nie upuścił? Uparta dębina, broń ciężka. O. Gościa troszeczkę zablokowało. Na jego nieszczęście akurat. Gdzie on jest? Tutaj sobie leży. Zabrał to, tak. Plus 101. Tu gdzieś ktoś będzie, jest. Ta broń mi się podoba. Jest lepsza niż ta poprzednia. Nie zwróciłem uwagi, ale to później, jak już się troszeczkę uspokoi sytuacja, będę musiał zwrócić uwagę, ile zadaje obrażenia. O! Fajnie, ma daleki zasięg. Wspaniale. Tutaj coś jest? Dobra, tutaj niczego nie ma, możemy iść dalej. Tu jest kolejna broń. Maska uchodźcy, hełm. Ja bym może teraz skorzystał z sytuacji następującej i sobie zabrał maskę. Proszę, moc 14. Dostań się do odłamka wędrowca. Zaraz się tam dostanę. Gdzieś ktoś tu jest. Tam się skuba nie odsuwał. No i chodź. Proszę. Tu ktoś jest. Halo. Dobra, tam sobie uciekł. Tu coś było. Mogę to otworzyć jakoś? Nie. Tego niestety nie mogę otworzyć, ale dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Chyba tędy. Raczej tak. O ty skubańcu. Chodź. Gdzie jesteś? O, jest jakiś boss. Jest boss, chodź. Dobra, poszedł. Był boss i nie ma bossa.
Kolejny. Ej, to jest Zephyr. To jest Zephyr. Wow, nawet awansowałem. Chyba ich przestraszyliśmy. Zaprowadź mnie do odłamu. Zaprowadź mnie do odłamka. Kurczę, dostałem awans, ja nie zdążyłem wejść w menu i pogrzebać sobie, co tam ciekawego mi udostępnili. Nowy cel. Naszym celem jest teraz użyć światła. Dobra. Mnie tutaj interesuje... Aha, dobra. Witamy w Destiny 2. Szeptanie do nieznajomych jest wyłączone. Co miałem zrobić? Miałem teraz sobie wejść i zobaczyć, co ciekawego nam odblokowali. Gromodzierżca? Podklasa łowcy. Leć niczym błyskawica. Uderzaj niczym grom. Dobra. Granat skaczący. Granat, który rozpada się po uderzeniu, tworząc wiele fragmentów, które wyszukują wrogów. Przypisane do kół. To jest co? Kostur elektryczny. Stwórz kostur z czystej energii elektrycznej i pokonaj swoich wrogów w akrobatyczny sposób. Przypisanie do F. I wysoki skok. Dobra, to właśnie miałem wcześniej. Punkt ulepszeń. Mam jeden punkt ulepszeń, czyli mogę sobie unik strzelca zrobić. Wykonuj unik, aby wymanewrować przeciwników, nie tracąc pewnej ręki. Automatycznie przeładowuj broń. Biorę. Okej, to jest do V przypisane. Więcej już nie mam punktów, także mogę sobie już odpuścić. Mobilność 4, dobra. O, kamizela uchodźcy. Tutaj rękawicy jeszcze nie mam. Butów nie mam nowych. 22, 21, 20, 10, 22. Haha, no. I teraz to chyba mi już nikt nie podskoczy. A jeszcze. Dobra, nie ten knefel. Jeszcze miałem tutaj wejść. 22, 20, 22. To jest strzelba, tak? Ale strzelba to raczej jest na. Zasięg, dokładnie, na bliski zasięg. Ta ma siła rażenia. No, to jest idealna na razie broń. Dobra, idziemy użyć tego światła. Zobaczymy, co tu się ciekawego stanie. Super zdolność. Chodźcie, chodźcie. Właśnie o taki widok mi chodziło. Okej. Jeszcze ktoś tu jest? O kurczę. A tutaj jest.
buty tułacza. Dobra, może lepiej sobie pójdziemy, co? Super zdolność naładowana. Wow, kolejny poziom. To było zajebiste. Dobra, mogę. Nie mogę tego zabrać. Niestety. Tego rozwalić nie mogę. Wraz z kolejnymi poziomami otrzymujesz punkty ulepszeń, a także odblokowujesz zdolności podklasy, elementy wyposażenia i misje. Wciśnij F, aby otworzyć ekran postaci i wydać punkty ulepszeń. Ja znalazłem buty. Haha, pięknie. 22? 23. Mobilność? Bieraj to. O, i rękawice mam. No i super. Ekwipunek? Pusto. Dobra, wejdźmy tutaj. Aha, nie mam na razie punktów ulepszeń. Przecież zużyłem. Informacja troszeczkę z opóźnieniem mi przyszła. Co to się stało? Gdzie ja wcisnąłem znowu? Aha, chyba zaliczyłem już misję. Dostępne są nowe rozgrywki w trybie współpracy w Tyglu. Wszystkie aktywności w tym kampanię fabularną można teraz rozgrywać w trybie współpracy. Korzystaj z menu składu, by zapraszać lub dołączać do innych strażników. Porozmawiaj z Lordem Shaxem, by toczyć pojedynki z innymi strażnikami w ramach rywalizacji w Tyglu. A co to za herfliki tutaj się pojawiły? Dobra, to mnie raczej nie interesuje. Mnie interesuje, jak tam europejska martwa strefa, miejsce przeznaczenia, kolebka ludzkości, kraina odtracona chwały. No i okej, no i z tego by wychodziło, że zakończyliśmy kolejną misję. Także w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka, a jeżeli nie subskrybujecie kanału, zostawcie po sobie suba, jakiś komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia.